Dzień dobry, wnioski serdecznie. Drugi raz podczas tego odcinka. Włączę ten pieprzony stopy. Podczas tego samego odcinka, w którym drugi raz ojebiemy dom wielebnego, bo za pierwszym razem nie widzicie czemu, ale wygrzmociło mi grę do pulpitu. Ja chciałem wyjść z tego domku, więc. What the fuck. Pierwszy raz w ogóle mi się zdarzyło, że Wiedźmin się wywalił do pulpitu. Od początku istnienia tej gry na moich komputerach. Różnych. Serio, ta gra jest tak stabilna, że spojrzałem z niedowierzaniem. Nie wyrzucamy teraz do pulpitu, bardzo ci proszę. Dziękuję. O, w tym momencie mnie wywaliło do pulpitu. Jakiś błąd. Mam nadzieję, że to się nie będzie zdarzać, bo nagrywam mi release'em. O Boże, już. Wyciągam moją brzytwę i cię brzytwam nią. Bardzo intensywnie. Dobra. Cóż ja miałem tutaj zrobić? Chyba teraz pójść do Abigail, prawda? Gro? Zobaczmy. Dziennik, kult wiecznego ognia, składniki, coś nowego się pojawiło. Tak, jest to od razu sobie. Tutaj to. Zobaczcie, ile tych już mamy składników. Recepty jakieś nowe mamy, na razie nie. Bestiariusz to samo. Zadania. Gra w kości, to trzeba by odwiedzić miejsce. Ludzie i potwory. Powinien udać się do Wyzimy Wielebnego. Wasza tajemniczy Berengar, poszukiwany. Żeby dotrzeć do wrogów magista, powinien zaprowadzić ze stróżami prawa w Wyzimie. Mogą samo ludzie i potwory. Powinienem się udać do Wyzimy. Gra w kości. Co na gule? Ha. Pewnie będziemy musieli teraz pogadać z Abigail, tak jak mi się wydaje. Ale w międzyczasie na razie do Mikula i innych nie mamy co iść, ponieważ potrzebujemy sygnetu specjalnego, który dostaniemy od Wielebnego. Dopiero wtedy będziemy mogli coś zrobić. A ja bym bardzo chciał znaleźć może jeszcze jednego ghoula. To by było cudowne. Przecież tak mi się przejdzie. Przejdę się na razie do knajpy. Jakbym znalazł jeszcze jednego ghoula, to ja bym był niepowzięty autentycznie. Powiedzmy, nie wiem, gdzieś tu łażący ghoul. Co wy na to? Po prostu zagulgałbym ze szczęścia. Jak ten Indor. Gdybym znalazł coś takiego. Podświetlenie robi się altem dla osób ciekawskich. Wściekły pies. Nope. Wielki łowczy. Czu. Dobrze, jeszcze psiulek się trafił. Może być. Wiecie co, zrobimy tak. Prześpimy się tu. Ja prześpię tu nawet jeden dzień. Do następnego. Bo chcę znaleźć tego ghoula przed tym, jak mi wyparuje zleceniodawca. I chcę od razu mu ten quest oddać, więc wrócę do was, jak to zrobię. Hej ludziska, w zasadzie nie jest tak źle. Znalazłem ghoula bardzo szybko, trzeciego, więc mam już trzy kawałki. Kawałki, w zasadzie trzy... przedmioty do questu. Zapiszę sobie tutaj grę. Bardziej mnie martwi to, że wywaliło mi drugi raz grę. I jak siadałem wtedy do ogniska i powiedziałem, żebyście chwilę poczekali. I tutaj to mnie martwi, że jeżeli dalej będą takie problemy, to ja zmienię program do nagrywania, bo wydaje mi się, że to będzie pewnie przez mi release'a, ale kurde no. Wolałbym nagrywać mi release'em, powiem wam, niż frapsem. Ze względu na fakt, że mi release zżera dużo mniej zasobów i gra działa troszkę płynniej niż na frapsie. A jak nie będzie innego wyjścia, no to nie będę mógł. Szkoda. Dobra, bo jeszcze to nie wiecie, na frapsie to nawet jak się gra wygrzmoci, to nie ma za bardzo z tym problemu. Bo jest coś takiego, jak... On po prostu przestaje nagrywać, gdy się gra wywala. Mi release natomiast, ten action, no to już tutaj jest dużo gorzej, bo on się jak... Bo jeżeli gra się wywala podczas nagrywania, to niestety, ale on traci jakby całość. Czyli uszkadza plik i nie da się już nic z nim zrobić. Powiedzmy, jeżeli nagraliście 30 minut i w tym ostatnich 30 minutach coś wam się spierdzieli, no to dziękuję bardzo, ale całe 30 minut macie do wyrzucenia, bo tego nie odzyskacie. I to jest ten haczek właśnie przy używaniu mi release'a, frapsa. Geralt? Yo, co tam?
Co u ciebie słychać? Co u ciebie słychać? Znasz mnie i moje naiwne podejście do życia. Mam nadzieję rozkręcić w wyzimie mały interesik. Handel dobrami z Mahakalu. Nic więcej. Poza tym Breckenridge'owie naciskali, rozumiesz? No, to zyskowne? To zyskowne? Mam nadzieję. Jak wiesz, pewne inwestycje poczyniłem jeszcze podczas wojny. Ale jak to mówią, pieniądz musi być w ruchu. Zdaje się, że masz do tego łeb. Geralt? Wyglądasz, jakby coś cię gryzło. Wyglądasz, jakby coś cię gryzło. Gryzie mnie jedna paskudna sprawa. Jakiś czas temu mój przyjaciel wybrał się do tej wiochy i miał się stawić na spotkanie, a się nie stawił. I myślisz, że coś mu się stało? Mam nadzieję, że nie, ale nie zdziwiłbym się, gdyby wpakował się w kłopoty. Niedawno przyłączył się do wiewiórek i zajmował się handlem z hawekarami. Kim są wiewiórki i hawekarzy? Wiewiórki to nie ludzie, którym się wydaje, że strzelając do ludzi z gęstych krzaków wywalczą sobie wolność i równe prawa. A hawekarzy to kupcy, którzy sprzedają im broń za ciężkie pieniądze. Pojmuję. Nie jestem tu mile widziany. Słyszałem już oskarżenia o to, że to nie ludzie sprowadzili zarazę, bestie i krosty na życi wielebnego. Dlatego nie mogę go sam poszukać. Będę miał oczy szeroko otwarte. Powiem ci, jeśli znajdę jakiś trop. Dzięki, Geralt, druhu. No okej. Tylko pytanie, właśnie nie wiem, czy to jest quest, czy nie. Zoltan, wyjaśni mi dokładnie, kim są te wiewiórki. Znam dziwne kości. Zoltan, muszę już lecieć, pogadamy później. Zoltan, muszę już lecieć. Te kości to jest tak zwany poker. Na nim można się dorobić, ale też bardzo dużo straci. A tutaj mamy naszego zleceniodawcę. Zrobimy sobie save'a. Trzy uncje Optima Mater, kropla roztworu rtęciowego. Oj, przepraszam, zamyśliłem się. Witaj. Witaj. Jestem Kalkstein, alchemik. Geralt, Wiedźmin. Wiedźmin? Ile byś sobie zażyczył za możliwość zbadania twojego organizmu? Nie stać cię. Przysłużyłbyś się nauce? Rozumiem. Choć wziąłem cię za osobę, która szanuje rzetelną wiedzę. Szanuję naukę i naukowców, także alchemików. W zamian oczekuję tego samego. Cóż, rozumiem. Może chociaż zgodzisz się na sekcję zwłok? Za chwilę mój szacunek dla alchemików może się drastycznie zmniejszyć. No dobrze, już dobrze. Przepraszam. Ponoć potrzebujesz krwi gula. Ponoć potrzebujesz krwi gula. Masz ją? No. Spokojnie. Najpierw zapłata. Ta krew jest mi potrzebna do badań. No i pięknie, zadanie wykonane. Nowy level wbiliśmy przy okazji. To będzie lepsze. I jeszcze pogadamy z nim może trochę. Co cię tu sprowadza? Dobra, nie wyglądasz na tutejszego. Nie wyglądasz na tutejszego. Mieszkam w Wyzimie. Właśnie wracam z wielkiego zlotu alchemików, piromantów i geomantów. Ach, Wiedźminie, Oxenfurt, to wspaniałe miasto, kolebka nauki. Nie wątpię. Doszliście do czegoś konkretnego? To było niesamowite przeżycie. Przedstawiłem moją dysertację na temat... konkretnego? Takich zlotów nie organizuje się, żeby rozmawiać o konkretach. W takim razie nie widzę sensu. Nauka jest jak wielka rzeka. Pełna pomniejszych nurtów, wirów i zdradliwych rozlewisk. Samotny flisak nie zdoła poznać wszystkich tajemnic rzeki, dopłynąć do źródeł i powrócić. Musi zawinąć do portu, gdzie porozmawia z innymi flisakami, wymieni informacje. Spije się w trupa i zostawi ostatnie pieniądze w bordelu. Już rozumiem, o co chodzi z tymi zlotami naukowymi. Nauka jest jak rzeka. Nieskończona, niepowstrzymana. Przepraszam, zamyśliłem się. Nie szkodzi. Mówiłeś, że wracasz do Wyzimy. Tak. Gdyby nie kwarantanna, nie traciłbym czasu na siedzenie w karczmie. Prowadzę badania. Bardzo ważne, przełomowe odkrycia wiszą w powietrzu, a ja marnuję czas pijąc alkohol. Nieudolnie wydestylowany alkohol. Wysłałem wiadomość do mojego przyjaciela z koła alchemicznego. Prosiłem, żeby mi załatwił glejt. Cóż, życzę powodzenia. Dziękuję. Muszą mnie wpuścić, muszą! Ja lubię Kalksteina, to taki nawiedzony alchemik.
Wszystkie proponujesz badania i sekcje? Wszystkim proponujesz badania i sekcje? Nie, ale ty jesteś przecież mutantem, wytworem nauki, czymś nienaturalnym. Faktycznie, to wszystko wyjaśnia. Nie obrażaj się, jestem po prostu ciekaw. No dobrze, nie potrzebujesz pomocy Wiedźmina? Nie potrzebujesz pomocy Wiedźmina? Może coś jeszcze będzie miał? Przeczytaj ogłoszenie. Przybiłem je na tablicy przed karczmą. Czyli wszystko. Chciałem zapytać o alchemię. Chciałem zapytać o alchemię. Wreszcie ktoś na poziomie. Już myślałem, że mieszkańcy tej zapomnianej przez bogów wioski myślą jedynie o swoich przyziemnych problemach. Po pierwsze, nie jestem tutejszy. Po drugie, gdyby wieśniacy myśleli o alchemii, nie byłoby alchemików. Wszyscy umarliby z głodu. Typowa krótkowzroczność. Alchemia jest matką wszystkich nauk, Wiedźminie. Wiesz dlaczego? Ponieważ pozwala zrozumieć świat. Wszystko, co nas otacza, jest właśnie alchemią, z której próbujesz nieudolnie kpić. W twoim organizmie cały czas zachodzą procesy alchemiczne. To dzięki tym procesom jesz, oddychasz i wydalasz. Powiem więcej, dzięki nim myślisz i czujesz. Alchemia to życie. Zmieńmy temat, zanim wieśniacy spalą nas na stosie za herezję. Nie można zamknąć ust nauce. Ale niech będzie. Czego chciałeś się dowiedzieć? No dobra, a skąd bierzesz bazę do eliksirów, to mi powiesz, że z alkoholi, skąd brać składniki, no to z potworów i innych. Interesują mnie receptury. Interesują mnie receptury. Gotowe recepty są rzadkie i raczej trudno je kupić. Zachęcam do eksperymentów. Warto modyfikować istniejące przepisy. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak wielkie jest znaczenie metody empirycznej w nauce. Czyli nic mi więcej nie powiesz. No dobra. Zmieńmy temat. Ależ dopiero zaczęliśmy. Bywaj. No już więcej, nic mnie ciekawego tam nie będzie interesować. Jest karczmarz, jest Lorwej coś tam. Nigdy nie umiałem wymówić jego imienia. I mamy Wesna. Coś podać? No, już nie pamiętasz. Na razie nic, ale może zaczynasz przysłuchać towarzystwa, to już bez sensu. Więc tak, sprzedamy. Na pewno czerwone wino, tego nie potrzebujemy. Sprzedamy też chleb z kurczakiem. Sprzedamy udziec z baraniny. Baranina by się obraził. Inne rzeczy również. Gruszkę. Chlebuś. No i pożywienie tam jakieś, które nie jest mi potrzebne do niczego na razie. Tylko zagraca. Warto to sprzedawać właśnie. Mamy jeszcze słaby alkohol, czyli wszystko sprzedajemy. Lecz mam tylko mocny alkohol, jeżeli się jakiś trafi. A na razie eliksirów mam dużo, więc nie muszę ich wytwarzać. Nalewka, mocny alkohol, dobrej bazy do wytwarzania eliksirów, to sobie zostawię w takim razie. Teraz posegregujemy. Coś masz ciekawego, kobieto? Nope. Doskonale. Wykonaliśmy ten quest, mamy kolejny poziom. Możemy pogadać z Zoltanem, mamy Loivarda, Shani. Gdzie jest Alvin? Chciałbyś mnie o coś zapytać? Co się stało z Alvinem? Zajęła się nim Abigail, miejscowa wróżbitka. Nie wiem, czy dobrze zrobiłam, oddając jej chłopca. Jest jakaś dziwna. Sprawdzę to. Dzięki, Geralt. Okej, dobra, to już mamy kolejny trop. Zoltan Chivay. Nope. Czy to jest skrzynia jest jakaś? Lol. A, tutaj jest. Dobra, i mamy kolejne rzeczy, które oczywiście sprzedamy. Ale pogadamy z tym panem. Wiedźmin! Nareszcie ktoś poważny w tej dziurze. Z kim mam przyjemność? Kupiec Loifarden. No właśnie, mówiłem, Loifarden. Odnoszę wrażenie, że masz dla mnie zadanie. Niestety tak. Mój towarzysz zaginął bez wieści w jaskini pod murami Wyzimy. Myślę, że są w niej potwory. Sądzisz, że nie żyje? Nie wiem. Płacę 200 orenów za odnalezienie go lub godny pochówek jego ciała. Zdecydowałeś się? Umowa stoi. Należy ci się kilka słów wyjaśnienia. Towarzysz mój chciał dostać się do Wyzimy, ominąć kwarantannę. Dlaczego akurat jaskinia? Słyszeliśmy, że kiedyś przemycano tamtędy towary, ale obawiam się, że to tylko plotki. Zrobię, co w mojej mocy. Tylko uważaj. Mój towarzysz miał już do czynienia z potworami. Jeśli poległ, znaczy, że to nie przelewki.
Okej. Wiem, gdzie go szukać, więc mamy od razu kolejne zadanie. Przy okazji odwiedzimy sobie jeszcze na pewno domek Abigail, czyli dopójdziemy do wiedźmy, bo tam będziemy mogli dowiedzieć się czegoś jeszcze. Czy Kowal będzie chciał ze mną gadać? Tak. Słucham. To dawnie. Przekuj mi miecz. Na razie nie chcę poznać broni. Chcę porozmawiać. Nie jestem zbyt. Rozejrzę się za rudami. Rozejrzę. I jeszcze jedno. No i kupimy może od niego jeszcze jedno smarowidło na miecz. Ten smar usuwardzę i poprawia jakoś. No, mamy już dwa. Chyba. Jeżeli dobrze. No właśnie, olej. Chyba on działa dobrze na upiory, prawda? Wywołuje paraliż ból uzranionych istot. No nie. Ale się też przyda. Dobra, w tamtą stronę nie mamy nawet co iść. Możemy jeszcze, mogę jeszcze sobie pozbierać biały mir. Powinienem iść w przód, czy tak jest? Powinniśmy iść tamtą... Mirt, nie mir. Zbierzemy sobie jeszcze kilka płatków. Będziemy mogli wykonać od razu zadanie u Abigail. Dzięki temu. A przy okazji sprzedamy jej nadmiar. Tego, co mamy teraz. Z kolejne jeszcze. Może troszkę pieniążków wpadnie za to. Liczę na jakąś już bardziej konkretną sumę. Mam dużo tych liści wszystkich i zielska. U niej odpoczniemy i rozdamy też nowe poziomy. A później zajmiemy się questem Loivavardvena. Jak pan mnie nazwał? No, Loivavardvena. Mam jakąś wadę wymowy? Nie, ale pani... A, muszę wiedzieć, skąd się wzięła bestia. Wiele by uważał, że przyzwałaś bestię. Na razie handel. Tak, czaszki. Sprzedamy jej wszystkie. 50 za 10 sztuk. Całkiem nieźlała cena. Czyli 100 orenów prawie zarobię. W zasadzie nawet więcej. 140 dokładnie. Jedną czaszkę zostawimy. To jeszcze mamy czaszki. Wyraźnie, że do czegoś będzie mi potrzebna. I tak. Ektoplazma na razie nie, ale... Czego chcę? Muszę wiedzieć, skąd wzięła się bestia. Muszę wiedzieć, skąd wzięła się bestia. Czemu przychodzisz z tym do mnie? Zawsze słyszałem, że wiedźmy to mądre kobiety, posiadające rozległą wiedzę w dziedzinie magii. No cóż, nie pomyliłeś się bardzo, ale w tym przypadku nie będę mogła ci pomóc. Za to znam kogoś, kto może. Któż to taki? Ten mały chłopiec, Alvin. To silne źródło. Potrafi wieszczyć, wie o rzeczach, o których nam się nawet nie śniło. Jeśli podam mu pewną miksturę, powinien nam coś powiedzieć. Nie będzie to dla niego niebezpieczne? Nic mu się nie stanie. Nie musisz się tak nad nim trząść. Przynieś mi po prostu 5 kwiatków białego mirtu, który rośnie wokół wioski, a znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania. Jeśli nie znasz się na zielarstwie, mogę sprzedać ci książkę, gdzie wszystko jest opisane. Wszystko już mamy. Więc od razu jej to damy. Czego chcesz? Przyniosłem płatki białego mirtu. Świetnie. Teraz przyrządzimy z nich miksturę. Jak się ją robi? Interesują cię wiedźmie tajemnice, co? Jeśli przyrzekniesz, że nikomu nie przekażesz tej wiedzy, zdradzę ci sekret. Przyrzekam. Słuchaj więc uważnie. Weź 2 uncje trupiego jadu. Zmieszaj je z garścią płatków białego mirtu. Wymów swoje imię w spak. Zakręć się 3 razy przez lewe ramię, spluń w ogień i wymieszaj ponownie. Strasznie to skomplikowane. Wiedziałam, że żaden mężczyzna nie zrozumie wiedźmiej magii. Daj mi chwilę na przygotowanie mikstury. Do zobaczenia. Pięknie. Teraz... Wróć później. No właśnie, trzeba będzie wrócić zajęta. Później. O, cześć Alvin. Czyli pójdziemy sobie wykonać zadanie dla... To jest niedaleko. To znaczy względnie niedaleko, ale się tam przejdziemy. Dobra, wytnę to. Za chwilę będę. No, jesteśmy prawie na miejscu, więc wznawiam nagrywanie. Jeszcze pozbieramy sobie oczywiście wszystkie tutaj ziółka. Rośliny. Zastanawiam, czy nie powinienem się przygotować przed wejściem tam i chyba to zrobię, wiecie. Trzyma na nowe talenty. Przy okazji podlewelujemy właśnie. I tak, siła jest, zręczność jest, wytrzymałość jest.
Tutaj inteligencja również, czyli idziemy w styl silny, stalowy. I będzie nam potrzebne tak. Krwawienie 15, obrażenia 20%, obrażenia 25%. To sobie weźmiemy oczywiście. Tu jedzie tylko wtedy, gdy ma mniej niż 15% żywotności, to już wtedy jest raczej trupem niż cokolwiek innego. I myślę na razie, że to wystarczy. Stalowy silny. Później ulepszymy troszkę stalowy szybki. Jak mam wrażenie, że z przeciwnikiem, którym zaraz będziemy walczyć, będzie potrzebny styl silny. No nic. Cokolwiek mieszka w tej jaskini, nie jest przyjaźnie. No właśnie. Stawione. Powinienem się przygotować. Ja sobie wypiję jedną jaskółkę tutaj. Bo tu mogę zginąć. Mam nadzieję, że się przyda. Nawet Geralt dał nam rady, żebyśmy to zrobili i się przygotowali. Ponieważ tu będą echinopsy. Echinopsy są wredne. Zwłaszcza taki wielki, który mieszka na bagnach. Jest jednym z potworów specjalnych. No dobra, ale ten styl sobie z nim radzi całkiem zacnie. Jeszcze jeden. Wolę nie walczyć z kilkoma naraz, bo one są naprawdę potrafią być upierdliwe. Pięknie. Coś jeszcze. Dodatkowo atakują na zasięg. Sobie od razu save'a zrobię. Nie, nie mogę. To jeszcze jeden. One atakują zasięgowo. Więc jeżeli powiedzmy walczymy z dwoma, to drugi po prostu nas tłucze gdzieś tam po prostu po plecach. I strasznie irytujące to jest. Jaskółka wtedy pomaga i to bardzo. Ciemno tu jak w dupie umrzne. Okej, tam jest jeden. Może od razu się najpierw zajmiemy tym. Dobrze, że one łazić nie umieją. Choć mi troszkę przypominają, powiem wam, tryfidy. Nie wiem, czy czytaliście taką książkę jak Dzień Tryfidów. Jest jeszcze film o tej samej nazwie, a także serial, ale serial nie polecam. Film za to jest bardzo dobry. Stary. Opowiada o roślinach. Troszkę podobne do jakichś takich filmów o zombie, tylko że z roślinami w roli głównej. Film się nazywa Dzień Tryfidów. Polecam. Dobre kino. Ale przede wszystkim polecam książkę, bo jest świetna. Nie jest długa, można poczytać. Później jest jeszcze chyba Noc Tryfidów jako kolejna część. Pięknie. Coś jeszcze mnie tu będzie bić? Okej, jeszcze jednego mamy. Zresztą dużo się tu namnożyło. Ta jaskółka mi bardzo pomaga, bo one jednak zadają obrażenia. Brzmi. Pięknie. I to by było chyba na tyle z nimi, prawda? Może tu coś jeszcze wyrośnie. O, wilku mowa. No cóż, ten szmugler nie miał najmniejszych szans z taką ilością echinopsów. Pięknie. Dobra, teraz już chyba naprawdę wszystko. Pozbierajmy wszystko. Mamy nasiona echinopsa. Nasiona, czy... Zarodniki, tak jest. Chyba coś jeszcze powinniśmy z niego mieć, jakby się udało i byśmy znali tą roślinę wcześniej. Bo możliwe, że nie mamy ją w bestiariuszu. O, o to chodziło. Właśnie, ludzkie szczątki. Bardzo zniszczone ludzkie szczątki. I to jest nasz quest item. Trzeba pomówić, pochować przyjaciela Loivardena. Nad tym się teraz skupimy. A tam jest jeszcze troszkę szczątków. Teraz sobie na pewno zbierzemy. Tutaj coś zostawiłem? Chyba nie. W takim razie save all. I idziemy teraz do Wielebnego. Zapytamy go o możliwość pochówku. I myślę, że tam będziemy mogli wykonać ten quest. Ja pamiętam, że w krypcie, bodajże on w kościele, będzie miał jakąś wolny sarkofag. Tam będziemy mogli pochować tego przyjaciela, zapewniając mu godziwe miejsce spoczynku. Przynajmniej na nasze możliwości i możliwości okolicznych lokum do wynajęcia dla nieboszczyków. Dobrze, przynajmniej to jest blisko. Okej, widzę, że problemy też z wywalaniem gry się skończyły, bo zresetowałem komputer, powiem wam, i na razie jest okej. Żadnych problemów. Musimy później to jeszcze do Abigail wrócić, żeby sprawdzić, co tam się udało jej odtworzyć z Alwina. Mów szybko.
Szukam mężczyzn z broszą salamandry. Chciałbym pochować pewnego człowieka. Chciałbym pochować pewnego człowieka w krypcie pod świątynią. Rozpaliłeś wieczny ogień. Jestem ci wdzięczny. Rozumiem, że się dogadaliśmy. W podziemiach znajdziesz rozpadający się sarkofag. Będzie w sam raz. Rozpadający? Możesz go pochować w lesie, jeśli ci nie pasuje. Wolę sarkofag. No i cudownie. W takim razie wejdziemy do kaplicy. Ołtarz. Czy na ołtarzu coś jest ciekawego? Winko. Oczywiście zabierzemy. Zawsze mnie bawiło, że te wszystkie lokacje są znacznie większe niż na zewnątrz. Dobra, mamy sarkofag. W takim razie umieścimy tutaj szczątki. I coś się dzieje. Pamiętasz mnie, biały wilku? Pamiętam. Ścigałeś mnie. Ty i twój upiorny orszak. Nigdy nie przestałem, chociaż używasz złego słowa. Dlaczego? By wypełniło się przeznaczenie. Załóżmy, że ci wierzę. Zdradzisz mi moje? Miecz przeznaczenia ma dwa ostrza. Wiedźminie, jednym jesteś ty, drugim jest. I teraz mam pytanie do was. Czy to nie jest przypadkiem Dziki Gon właśnie? Ten taki stwór mityczny z prozy Sapkowskiego. I pytanie jeszcze drugie. Jak myślicie, czy ten stwór przypadkiem nie będzie głównym przeciwnikiem w Trójce? Skoro tytuł nazywa się właśnie Dziki Gon? Więc tak mi się przynajmniej wydaje. Drugim jest śmierć. Śmierć. Będę za tobą kroczył, czekając na twój błąd. To nie wszystko. Jest śmierć, ale jest też wybór. Nie będę oglądał się za siebie. Znajdę salamandrę i wypełnię przeznaczenie. Będę czekał, wilku. Endranwa. Suwleu tufle. Jakieś trufle. O, Leo. Ty drwisz z przeznaczenia. Drwisz sobie z niego, igrasz z nim. Miecz przeznaczenia ma dwa ostrza. Jednym jesteś ty, drugim jest śmierć, ale to my umieramy. Umieramy przez ciebie. Ciebie śmierć nie może doścignąć, więc zadowala się nami. Idzie za tobą krok w krok, biały wilku, ale to inni umierają przez ciebie. I mamy... Nie wiem właśnie, dlaczego nas tutaj atakuje jakby duch Leo. Czyli będziemy musieli z nim walczyć szybkim stylem. Przy okazji, czemu ja nie mogę na nim właśnie użyć tego? Dziękuję. Jeszcze raz. Dobra, nie jest dla nas jakimś specjalnym przeciwnikiem. W ogóle pierwszy duch, który krwawi i zapaskudził całą podłogę, ale spoko. Do widzenia. Okej, szczątki. Bierzemy drugi czerwony meteoryt. Zajebiście. W takim razie powinniśmy się jeszcze teraz... Mamy dwa czerwone meteoryty, to mnie bardzo, bardzo cieszy. Może nawet się uda w tym rozdziale wykuć sobie nowy miecz. Bo wiem, gdzie jest... Chyba wiem, gdzie jest trzeci czerwony meteoryt. Chyba w krypcie był. Trzeba będzie go tam poszukać. Albo tam jest inny kolor meteorytu. Więc co, teraz wracamy do Loivardena. Musimy zajść do Abigail też. Więc ja ludziska was tutaj na chwilkę zostawię i wrócę do was, jak już tam będę. Albo wiecie co? Tutaj podziękuję wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. No hej.